Akademia Santander Orchestra. Witamy w Akademii Santander Orchestra. W pierwszej części podcastu o prawie autorskim porozmawiamy o udostępnianiu i ochronie naszej twórczości w internecie, o dozwolonym użytku cudzych utworów we własnej twórczości i o licencjach Creative Commons. Aby wyjaśnić nieco problemy prawne, z którymi spotykamy się w naszej pracy, do dzisiejszego podcastu zaprosiliśmy specjalistę, radcę prawnego Krzysztofa Siewicza. Krzysztof Siewicz specjalizuje się w prawnych aspektach przetwarzania informacji, co niektórzy nazywają prawem autorskim, prawem nowych technologii czy prawem internetu. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz uzyskał dyplom LLM Central European University w Budapeszcie. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie, Holandia. Był koordynatorem prawnym Creative Commons Polska i jest autorem polskiej lokalizacji wersji 3.0 licencji Creative Commons. Jest ponadto autorem szeregu publikacji naukowych poświęconych korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w tej tematyce. Przejdźmy zatem do interesujących nas zagadnień nadesłanych przez muzyków Santander Orchestra. Publikuję moje utwory w różnych serwisach internetowych. Czy regulamin serwisu może pozbawić mnie praw? Korzystanie z serwisów internetowych wiąże się z akceptacją ich regulaminów. To są dokumenty, których nie można negocjować, i ich akceptacja jest konieczna do tego, żeby umieścić swoje nagrania, swoje utwory na, w takim serwisie. A te dokumenty mają moc prawną w tym sensie, że regulamin stanowi umowę zawartą z serwisem internetowym. I w różny sposób postanowienia tego regulaminu mogą ingerować w nasze uprawnienia, mogą nas pewnych możliwości dalszego korzystania z naszych utworów pozbawić. W polskim prawie. Istnieje wymóg, aby umowy przenoszące prawa autorskie i licencje wyłączne miały formę pisemną, więc sama akceptacja regulaminu poprzez kliknięcie, poprzez wrzucenie nagrań do serwisu internetowego to nie jest forma pisemna. Forma pisemna to jest podpisana własnoręcznie umowa. Więc regulamin serwisu nie będzie odnosił takich drastycznych skutków jak całkowite pozbycie nas praw autorskich, czy nie będzie mógł mieć skutku takiego, że w żadnym innym serwisie już naszych utworów nagrań nie umieścimy? Więc te ryzyka są trochę innego rodzaju. W regulaminie mogą znaleźć się postanowienia pozwalające administratorom serwisu wykorzystywać nasze utwory na wiele różnych sposobów, które niekoniecznie muszą być dla nas korzystne, zwłaszcza jeżeli chcielibyśmy w jakiś sposób różnicować korzystanie, umieszczanie naszych utworów w różnych serwisach i w ten sposób na przykład docierać do różnych publiczności i tak dalej. I tak dalej. Więc te ryzyka to przede wszystkim zakres licencji, jaką do naszego utworu. Udzielimy serwisowi. Jeżeli ona będzie zbyt szeroka co do tego, w jaki sposób sami zaplanowaliśmy sobie eksploatację naszych utworów, no to wtedy może się okazać niekorzystne. Trzeba w związku z tym zwrócić uwagę na, na zakres tej licencji określonej w serwisie internetowym, czy wymienione w nim pola eksploatacji. Nie są dla nas zbyt szerokie, i tutaj przede wszystkim uważnie się w ten regulamin wczytać. Taką trochę poboczną kwestią jest to, co serwisy internetowe robią z danymi, z informacjami o tym, w jaki sposób nasze utwory są eksploatowane. To zazwyczaj nie jest bezpośrednio regulowane w regulaminach, natomiast wynika po prostu z praktyki serwisów, które mogą być mniej lub bardziej dokładnie określone w politykach prywatności. A w takim przypadku, z punktu widzenia artysty korzystającego z serwisów, to co może się okazać istotne, to jest dostęp do danych na temat tego, ile osób skorzystało z naszego nagrania, jakie są statystyki, do jakiej trafiliśmy publiczności, ile osób odsłuchało utwór w całości, ile osób przerwało. Po kilku sekundach, to są wszystko informacje, które mogą być bardzo przydatne dla artysty w planowaniu jego dalszej działalności. I to, w jaki sposób mamy dostęp do tych danych serwisów, w jaki sposób możemy te dane wydobyć do naszych własnych analiz, jest bardzo istotne. I to są rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę nie tyle w samym regulaminie, co po prostu korzystając z serwisu, rozpoznając jego możliwości. Jeszcze jedną ważną kwestią przy serwisach internetowych jest to, że no, internet w ogóle ma międzynarodowy charakter. Zazwyczaj wrzucamy nasze utwory do serwisu, który jest prowadzony przez spółkę zarejestrowaną poza Polską. Co od razu dla prawnika rodzi pytania, jakie właściwie prawo będzie stosowane wtedy, kiedy wejdziemy z tym serwisem w jakiś spór, albo wtedy, kiedy zostanie dokonane naruszenie naszych praw. No już nie wspominając o tym, że użytkownicy odbiorcy naszych utworów będą pochodzić z całego świata i ewentualne jakieś problemy prawne też będą automatycznie rodziły pytania, czy taki spór będzie rozpatrywany w oparciu o prawo polskie, czy w ogóle będzie rozpatrywany przed polską. Sądem, bo może się okazać, że sądem właściwym będzie jakiś sąd gdzieś za granicą. I to są rzeczy, nad którymi właściwie nie mamy specjalnej kontroli. To znaczy, trudno zawczasu, zwłaszcza mając świadomość, że po prostu akceptujemy regulamin serwisu internetowego, przewidzieć, gdzie kiedyś jakiś spór może nastąpić i według jakiego prawa będzie rozstrzygany. Natomiast w polskim prawie, czy w ogóle w, w prawie autorskim i w prawie dotyczącym właśnie właściwości prawa międzynarodowego w takich sytuacjach jest trochę przepisów, które. W pewnym sensie będzie nas chroniło. Już tutaj w największym skrócie możemy liczyć na to, że w przypadku naruszenia naszych praw będziemy raczej mogli bronić się przed polskim sądem w oparciu o prawo polskie, które jesteśmy w stanie chyba najlepiej poznać przed rozpoczęciem takiej działalności. No ale gdzieś w tle trzeba mieć świadomość tego, że internet jest kimś tworem ponadnarodowym i prawo innych krajów też tutaj może mieć znaczenie. Kiedy i jak mogę korzystać z cudzych utworów we własnej twórczości? I co grozi mi za naruszenie praw autorskich? W prawie autorskim są określone zasady korzystania z cudzych utworów w naszej własnej twórczości. I można to robić na wiele różnych sposobów, natomiast taką podstawową zasadą, punktem wyjścia we wszystkich tych rozważaniach na temat tego, czy mogę skorzystać z cudzej twórczości, no, powinna być zawsze zasada, że jeżeli coś jest chronione prawem autorskim, to nie można tego wykorzystać, chyba że istnieje jakiś szczególny przepis bądź mamy wyraźną zgodę na to wykorzystanie. I poza sytuacją, w której mamy rzeczywiście taką wyraźną zgodę, czyli uzyskaliśmy licencję od tego, komu prawa przysługują, mamy w prawie autorskim kilka takich ustawowych rozwiązań, które pozwalają skorzystać z cudzego utworu, nawet jeżeli takiej zgody nie mamy. To są przepisy o dozwolonym użytku. Dozwolony użytek to jest takie rozwiązanie prawne, zgodnie z którym już w samej ustawie mamy określone sytuacje, w których możemy skorzystać z cudzego utworu, nie mając nawet zgody samego uprawnionego. W polskiej ustawie w rozdziale o dozwolonym użytku zostały opisane zarówno takie sytuacje, w których możemy z utworu skorzystać bez zgody, i nic dodatkowo nie musimy specjalnie robić. Jak i takie sytuacje, w których możemy co prawda z tego utworu skorzystać, ale musimy zapłacić wynagrodzenie. I to wynagrodzenie wtedy jest zwykle płacone za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania. Niekiedy te sytuacje określane są licencjami ustawowymi. Ale taki najczystszy dozwolony użytek to sytuacja, w której korzystamy z utworu, ustawa zwalnia nas z obowiązku pozyskiwania zgody i nie musimy za to płacić, ale to jeszcze nie oznacza, że mamy pełną swobodę. Przepisy o dozwolonym użytku precyzują sytuacje, w których takie działanie jest możliwe. I zawsze wymagają, aby zachować autorskie prawa osobiste, to znaczy zawsze musimy pilnować, aby prawidłowo oznaczyć. Twórce, źródło utworu opisać sam utwór, to oczywiście powinno uwzględniać specyfikę wykorzystania i istniejące możliwości, bo w, w zależności od środka, od medium, z jakiego korzystamy, może być możliwe podanie no, dłuższej lub krótszej informacji o tym, skąd utwór pochodzi, ale generalnie rzecz biorąc, ta ustawowa zgoda nie pozwala nam na dokonywanie plagiatów czy jakichś innych naruszeń praw osobistych autorów. Jest wiele różnych sytuacji, w których Możemy bez tej zgody z utworów korzystać. Najbardziej takim chyba wszechstronnym rozwiązaniem jest dozwolony cytat. Przepisy o dozwolonym cytowaniu obejmują nie tylko takie sytuacje, które potocznie byśmy określili jako cytowanie, czyli zaczerpnięcie fragmentu kilku linijek, na przykład z cudzego tekstu do, do własnego wypracowania czy, czy książki. Przez cytat w prawie autorskim rozumie się w ogóle wszelkie sytuacje, w których bierzemy fragment cudzego utworu, bądź czyść cały utwór, jakiś krótki utwór, prawo autorskie mówi drobny utwór, możemy do własnej twórczości w całości, i wszędzie, jeżeli coś takiego robimy i spełniamy kilka określonych w tym przepisie wymogów, to mamy właśnie do czynienia z dozwolonym cytowaniem żeby cytat był zgodny z prawem autorskim, znaczy żebyśmy mogli rzeczywiście legalnie zaczerpnąć z cudzego utworu, no to przede wszystkim musimy upewnić się, że czerpiemy tylko właśnie fragment, bądź tylko drobny utwór do naszego własnego utworu. Musi istnieć ten nasz własny utwór. To znaczy my sami musimy stworzyć coś, co zasługuje na ochronę prawa autorskiego, co jest twórcze, co jest wystarczająco oryginalne. I dopiero wtedy, kiedy mamy ten swój własny wkład do kultury, nauki, edukacji, możemy w tym naszym dziele umieścić cudzy utwór. Więc to jest też ważny wymóg. Cytat musi być uzasadniony. Nie możemy sobie czerpać, umieszczać w naszej twórczości. Cudzych dzieł, tylko dlatego, że mamy taką fantazję, musimy się zastanowić, czy możemy uzasadnić wykorzystanie tej cudzej twórczości na przykład tym, że potrzebujemy coś wyjaśnić, że dążymy do nauczenia naszego odbiorcy czegoś. Cytat jest też uzasadniony wtedy, kiedy cudzy utwór krytykujemy, na przykład w recenzji. Cytowanie jest jak najbardziej dozwolone. Cytat jest również uzasadniony czymś, co w prawie autorskim jest określane jako prawa gatunku twórczości. To jest dosyć enigmatyczne określenie. Tutaj zazwyczaj mówi się, że cytat jest uzasadniony wtedy, kiedy parodiujemy cudze utwory. No i rzeczywiście, patrząc na przykład na działalność różnego rodzaju kabaretów, bardzo często widać, że tam właśnie ta twórczość polega na przerabianiu istniejących utworów, dopisywaniu jakichś nowych słów do znanych piosenek, i to zazwyczaj, legalność takiego działania, zazwyczaj właśnie można uzasadnić prawami gatunku twórczości, jakim jest parodia. Zawsze w przypadku dozwolonego użytku, cytowanie nie jest tutaj wyjątkiem, musimy zadbać o oznaczenie, Utworu, z którego czerpiemy, znaczy musimy wskazać, kto jest jego autorem, w zależności od tego, w jaki sposób ten źródłowy utwór był oznaczony. Trzeba zadbać, i tutaj to bardzo zależy od medium, z jakiego korzystamy, ale trzeba zadbać o to, żeby było jasne, w którym momencie cytat się zaczyna, w którym kończy, w tym sensie, żeby było jasne, gdzie jest ta nasza twórczość, a gdzie jest ta twórczość cudza. Oczywiście w granicach rozsądku, czyli na przykład w sytuacji, w której parodujemy cudzą piosenkę, która jest popularna i nikomu by nie przyszło do głowy, pomyślenie, że, że to jest nasza własna twórczość, to pewnie nie trzeba jeszcze dodatkowo po występie informować o tym właśnie, że została wykorzystana taka melodia, ale do takiej naprawdę dobrej praktyki należy informowanie. O wykorzystanych utworach, na przykład w napisach końcowych, w programie przedstawienia, czy właśnie na przykład w jakichś materiałach dotyczących koncertu. Co do cytowania. Istnieje wiele takich mitów, czasami bardzo błędnych przekonań. Jednym z nich jest takie przekonanie, że można cytować nie więcej niż, i tutaj pojawiają się różne historie. Niektórzy twierdzą, że można cytować nie więcej niż trzy zdania, nie więcej niż trzy takty z tego utworu muzycznego, itd., itd. W przepisach prawa autorskiego nie ma takiej miarki, nie ma nawet określenia, że musi być jakaś konkretna proporcja pomiędzy tymi utworami. To są kwestie, które zawsze muszą być oceniane niestety indywidualnie. Jeżeli jesteśmy w stanie uzasadnić, że potrzebujemy większego fragmentu cudzego utworu na potrzeby na przykład tego, żeby coś dobrze wyjaśnić, czy żeby coś dobrze właśnie sparodiować, czy żeby coś dobrze omówić tak, w ramach jakiejś krytycznej analizy, to cytat będzie legalny, nawet jeżeli przekracza te trzy zdania, czy trzy takty. Cytowanie to nie jest jedyny przypadek dozwolonego użytku. W tych przepisach mamy też sytuacje, które pozwalają korzystać z utworów bez zgody uprawnionych np. Na bibliotekom, naukowcom, nauczycielom. Natomiast w takiej codziennej pracy artysty wydaje się, że to właśnie dozwolony cytat będzie takim najczęściej wykorzystywanym przepisem z tego zakresu. Poza dozwolonym użytkiem mamy sytuację, w której możemy korzystać z cudzej twórczości w nieco innych okolicznościach. W ogóle jest tak, że prawo autorskie nie chroni idei, nie chroni pomysłów, chroni tylko twórcze sposoby ich wyrażenia. Jeżeli zatem widzimy jakąś abstrakcyjną ideę, pomysł urzeczywistniony w czyimś konkretnym utworze, to taki pomysł możemy bez naruszenia prawa autorskiego do swojej własnej twórczości zaczerpnąć. No i tutaj oczywiście pojawiają się pytania, na które prawnicy nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć. Gdzie się kończy pomysł taki Pomysł w czystej postaci, a zaczyna już twórczy sposób jego wyrażenia, i to jest bardzo trudne do ustalenia, zwłaszcza w przypadku takich krótkich utworów toczą się wśród prawników bardzo długie dyskusje, na przykład na ile tytuły, czy na przykład nazwy postaci mogą być chronione prawem autorskim. I tutaj niestety ani nie można tego całkowicie wykluczyć, bo możemy sobie wyobrazić, że nawet jedno proste słowo, jakiś neologizm może być twórczy i zostać uznany za utwór, ale też zdarzały się przypadki, w których zaczerpnięcie fragmentów jakichś bardzo znanych wypowiedzi z kultowych filmów były przez sąd uznawane za mieszczące się w granicach właśnie tego niechronionego pomysłu. Więc to jest jakaś możliwość czerpania z istniejącego już dorobku to czerpanie pomysłów i opatrywanie ich własnym sposobem wyrażenia jakichś gotowych motywów na tyle ogólnych, że nie będą konkretnymi cudzymi utworami. Natomiast jeszcze jednym sposobem, Pozwalającym na wykorzystanie już wprost cudzego istniejącego utworu, jest korzystanie z domeny publicznej. Domena publiczna to jest taki zasób twórczości, która nie jest chroniona prawem autorskim, nawet jeżeli są to twórcze sposoby wyrażenia ogólnych idei. W domenie publicznej znajdują się utwory, których ochrona wygasła. Autorskie prawa majątkowe wygasają 70 lat po śmierci twórcy. Co oznacza, że po tym czasie z utworu może korzystać każdy, to znaczy, nie ma nikogo, kto by mógł zakazać kopiowania, rozpowszechniania, czy wykorzystywania utworów w sposób twórczy we własnej twórczości. W domenie publicznej znajdują się też utwory, które nigdy prawem autorskim nie były chronione. Bo prawo autorskie to jest stosunkowo nowy twór, takie pierwsze z prawdziwego zdarzenia, ustawodawstwo, prawie autorskie. Powstawało właściwie dopiero w XIX wieku, chociaż już w XVII czy XVIII wieku podobne rozwiązania funkcjonowały, więc przed tym czasem no, mamy bardzo długi czas rozwoju kultury, w którym powstawały utwory, które nigdy prawem autorskim chronione nie były i mogą być wykorzystywane. Więc możemy swobodnie czerpać z takiej odpowiednio starej twórczości wykorzystywać ją we własnej pracy. I to się dzieje na porządku dziennym, co to znaczy, co pewien czas współcześni artyści, współcześni twórcy dokonują reinterpretacji tego, co jest klasyką i powstaje wtedy nowa twórczość. Co ważne, wtedy kiedy bierzemy coś z domeny publicznej, albo nawet bierzemy czyjś chroniony utwór i go twórczo przekształcamy, Powstaje coś, co prawo autorskie nazywa opracowaniem albo utworem zależnym. I to ma dwojakie konsekwencje. Znaczy, no po pierwsze, jeżeli my sami stworzyliśmy takie opracowanie, to przysługują nam do niego prawa autorskie i to my w tym momencie uzyskujemy tą prawną wyłączność i ktoś jeżeli by chciał skorzystać z tego naszego twórczego opracowania czegoś co nawet nie było chronione, to musi uzyskiwać naszą zgodę. Ale oczywiście sam może nadal czerpać z tego źródła z oryginalnych znajdujących się w domenie publicznej utworów i je przekształcać, byleby tylko właśnie nie korzystał z tego naszego opracowania. No i to działa też w drugą stronę, Znaczy, jeżeli znajdziemy coś, co powstało w oparciu o stosunkowo Stary, istniejący utwór, ale jest właśnie jego współczesnym opracowaniem, no to nie możemy z tego korzystać. Jest bardzo wiele klasycznych utworów muzycznych, które funkcjonują obecnie we współczesnych opracowaniach, we współczesnych uwspółcześnionych zapisach nutowych, we współcześnionych wersjach, które są wykonywane obecnie. I tutaj można się zdziwić, bo wiele z nich nie jest oznaczonych jako współczesne opracowania ale mimo to takimi właśnie opracowaniami są. To niestety trzeba zawsze sprawdzać samodzielnie, bo nie ma nigdzie takiego rejestru, czy też nie wiem, oficjalnej biblioteki, w której możemy się z całą pewnością dowiedzieć, czy dany utwór tam znajdujący się jest chroniony, czy nie, a jeżeli jest chroniony, to do kogo należą prawa. Nie ma niestety takich publicznych rejestrów. Mamy takie trzy różnego rodzaju sytuacje, w których możemy korzystać z cudzych utworów. Jest to przede wszystkim zgoda. Jeżeli takiej zgody nie mamy bądź nie chcemy uzyskać, możemy się zastanowić czy korzystanie nasze mieści się w zakresie dozwolonego użytku czy spełniamy wymogi na przykład właśnie dozwolonego cytowania, a jeżeli utwór jest dostatecznie stary albo nigdy nie był chroniony, to znajduje się w domenie publicznej i wtedy ograniczenia prawa autorskiego go nie dotyczą. Mamy takie trzy podstawowe sytuacje, w których możemy skorzystać z cudzych utworów. Po pierwsze jest to zgoda. Pochodząca od samego uprawnionego. Zazwyczaj jest to licencja, którą uzyskujemy od uprawnionego. Natomiast jeżeli takiej zgody nie mamy, możemy zastanowić się, czy nasze wykorzystanie mieści się w granicach dozwolonego użytku, takim na przykład jak cytowanie. A kolejnym sposobem jest sięgnięcie do zasobów domeny publicznej, czyli tych utworów, które. Wyszły już spod ochrony prawa autorskiego bądź nigdy tym prawem chronione nie były. Do domeny publicznej należą też różnego rodzaju materiały i dokumenty urzędowe, czyli takie, które powstały w wyniku działania instytucji państwowych, i to czasem może być bardzo ciekawy zasób, z którego artyści mogą czerpać, a z uwagi właśnie na to, że materiały urzędowe nie są chronione, prawem autorskim to ten zasób jest właśnie taki bezpieczny do wykorzystania. Można sięgać na przykład do jakichś archiwalnych nagrań, wystąpień publicznych, obrad instytucji państwowych czy tego typu materiałów. Natomiast takim ciekawym sposobem na korzystanie z cudzej twórczości polegającym na pozyskiwaniu zgody są licencje i licencja jest umową, więc generalnie rzecz biorąc, możemy sobie wyobrazić, że kiedy znajdujemy cudzy utwór, który nas zainteresował, który chcemy wykorzystać, kontaktujemy się z autorem, kontaktujemy się z jego agentem bądź za pośrednictwem też organizacji zbiorowego zarządzania pozyskujemy licencję na jego wykorzystanie. Ale zwłaszcza w internecie istnieją też bardziej Szybkie i zautomatyzowane wręcz sposoby pozyskiwania takich licencji. Jest wiele serwisów stokowych, w których mamy wyszukiwarki gotowych materiałów, które tam udostępniają ich autorzy, oferując to na standardowych warunkach regulaminów takich właśnie serwisów, gdzie w zależności na przykład od zapłaconej kwoty uzyskujemy prawo do wykorzystania takich materiałów w takim regulaminie zakresie. Ale wśród materiałów znajdujących się w internecie możemy znaleźć też wiele materiałów dostępnych na licencjach otwartych bądź na wolnych licencjach. Są to bardzo ciekawe prawne narzędzia, na mocy których autorzy godzą się na wykorzystanie ich twórczości z góry w bardzo szeroki sposób i nieodpłatnie. Jeżeli znajdujemy coś w internecie na otwartej licencji, na przykład na licencjach Creative Commons, w stosunkowo prosty sposób możemy sprawdzić i dowiedzieć się, że zakres naszego uprawnienia do wykorzystania takiego utworu jest bardzo szeroki, bo na przykład materiały na licencjach Creative Commons można wykorzystywać w niektórych przypadkach nawet komercyjnie, nawet w postaci bardzo daleko idących modyfikacji. I jedynym wymogiem w przypadku niektórych licencji Creative Commons jest tylko i wyłącznie zachowanie informacji o autorze, tytule. Źródła utworu i przekazanie dalej odbiorcom informacji o samej licencji. Takich otwartych licencji czy wolnych licencji jest stosunkowo dużo, więc warto Znajdując konkretny materiał, który chcemy wykorzystać, dokładnie sprawdzić na jakiej on jest licencji, a jeżeli to jest niejasne, to zawsze zgodnie z tą podstawową zasadą prawa autorskiego, że nie możemy korzystać z utworu bez wyraźnej podstawy prawnej. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to wtedy należy się kontaktować z autorem i te wątpliwości wyjaśnić. Autorskie prawa majątkowe Pozwalają zakazywać, aby ktoś inny kopiował, rozpowszechniał czy modyfikował naszą twórczość. A autorskie prawa osobiste pozwalają domagać się, aby oznaczano nasz utwór naszym imieniem i nazwiskiem, bądź pseudonimem, bądź aby szanowano naszą decyzję o tym, że chcemy anonimowo rozpowszechniać naszą twórczość. A autorskie prawa osobiste pozwalają nam też domagać się, aby zapewniono nam nadzór nad sposobem wykorzystania utworu. Czy też w ogóle to z autorskich praw osobistych wynika nasze niezbywalne prawo do zdecydowania o tym, czy w ogóle chcemy, aby taki utwór się... Publicznie ukazał. To jest prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. I jeżeli te prawa zostaną naruszone, czyli jeżeli ktoś dokona działania, skorzysta z naszego utworu niezgodnie z naszą wolą, a to działanie nie mieści się w granicach dozwolonego użytku, to możemy dochodzić ochrony prawnej. W pierwszym kroku zapewne poprzez kierowanie różnego rodzaju żądań i roszczeń do takiej osoby, a w przypadku braku porozumienia w ostateczności dochodzą z takiej ochrony przed sądem. I ta ochrona ma dwa rodzaje. Odpowiedzialność za naruszenia prawa autorskiego może mieć charakter cywilny bądź karny. Prawo cywilne pozwala nam dochodzić naruszeń w taki sposób, jak po prostu żądanie zaniechania. Sąd może wydać wyrok, w którym nakazuje określonej osobie zaprzestania danej działalności. Czyli na przykład dalszego kopiowania i rozpowszechniania naszego utworu, może sąd zobowiązać taką osobę do złożenia publicznego oświadczenia. Potocznie takich publicznych przeprosin. No i również możemy się na drodze cywilnej domagać zapłaty odszkodowania za naruszenie prawa autorskiego. I tutaj takiego odszkodowania można dochodzić bądź zgodnie z ogólnymi zasadami, które polegają na tym, że trzeba wykazać, że wystąpiła określonej wysokości szkoda, że ta szkoda jest zawiniona oraz że pomiędzy określonym działaniem. Tej osoby, od której się domagamy odszkodowania, a tą szkodą nastąpił związek przyczynowy, czyli mówiąc prościej, że no szkoda jest właśnie wynikiem działania takiej osoby, że określony na przykład uszczerbek majątkowy powstał dlatego, że nasz utwór został kopiowany bez naszej zgody. Ale też możemy skorzystać z takiego ułatwionego trybu dochodzenia odszkodowania, mianowicie możemy domagać się dwukrotności. Kwoty, jaką ten naruszyciel zapłaciłby, gdyby skorzystał z utworu w oparciu o naszą zgodę. Czyli w największym skrócie, gdybyśmy zawarli umowę, na przykład licencyjną, i uzgodnili tam wynagrodzenie w jakiejś kwocie. Jeżeli takiej umowy nie ma, jeżeli dochodzi do naruszenia, możemy się domagać dwukrotności takiej kwoty, i to jest ułatwione dochodzenie roszczeń, w tym sensie, że nie musimy wykazywać szeregu rzeczy, które trzeba wykazywać w tym podstawowym sposobie dochodzenia odszkodowania. Natomiast na pewno wtedy musimy wykazać, że rzeczywiście otrzymalibyśmy określoną kwotę, gdyby doszło do zawarcia umowy, i to można wykazywać no, na różne sposoby, przede wszystkim przedstawiając wcześniej zawierane przez nas umowy. Można też powoływać na, na różnego rodzaju rynkowe stawki. Tabele wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania są często też powoływane na dowód, że w danej branży istnieje, Pewien poziom wynagrodzenia i wtedy taką kwotę mnoży się przez dwa i sąd może wydać wyrok nakazujący zapłatę właśnie takiej kwoty. W odniesieniu do naruszeń autorskich praw osobistych funkcjonuje podobne zasady dochodzenia odpowiedzialności cywilnej. Tam tylko w przypadku, gdybyśmy chcieli dochodzić jakiegoś pieniężnego ekwiwalentu za to naruszenie. Nie ma tego mechanizmu dochodzenia dwukrotności, a tak z prawniczego punktu widzenia nie mówimy o odszkodowaniu tylko za dość uczynieniu, za naruszenie tych praw osobistych. Ale generalnie rzecz biorąc zasady tej odpowiedzialności są stosunkowo podobne równolegle do ochrony do odpowiedzialności cywilnej za naruszenia praw autorskich grozi odpowiedzialność karna i w prawie autorskim mamy kilka przepisów, które powodują, że za naruszenie prawa autorskiego może naruszyciel móc zapłacić grzywne, czy nawet uzyskać wyrok ograniczenia czy pozbawienia wolności. To są jednak już na tyle drastyczne sankcje, że tak jak zresztą wszędzie w prawie karnym, wymagane jest już wykazanie i udowodnienie konkretnej osobie zawinionego naruszenia o konkretnym charakterze określonym w przepisach prawa autorskiego, jak na przykład dokonanie plagiatu. Czy na przykład rozpowszechnianie cudzych utworów bez zgody w celu uzyskiwania majątkowej korzyści. To są przestępstwa, które są dochodzone na drodze odpowiedzialności karnej. Wtedy zaangażowany jest też prokurator. Taką specyfiką przestępstw prawa autorskiego jest to, że ich ściganie wymaga inicjatywy samego uprawnionego, samego na przykład autora, bo w odróżnieniu od wielu innych przestępstw określonych w ustawach karnych, które są ścigane z urzędu, czyli wtedy, kiedy organy państwa dowiadują się o pewnej działalności, wszczynają po prostu takie postępowania, to co do zasady w prawie autorskim wymagana jest ta inicjatywa samego pokrzywdzonego autora. Jedynym wyjątkiem jest plagiat, który. Teoretycznie, przynajmniej jest w polskim prawie ścigany z urzędu. A jak to jest z autorskimi prawami osobistymi? Czy przy twórczości niechronionej, którą chcemy wykorzystać do naszego nowego utworu, na przykład fragmenty dzieł Beethovena czy Mozarta, musimy podpisać autorów, czy możemy tego nie robić? W największym skrócie nie. Nie możemy zataić tej informacji o oryginalnym autorze. Natomiast to wynika. W zależności od tego z czyjej twórczości korzystamy z różnych podstaw prawnych, bo dla tych autorów, których twórczość powstała już w czasie obowiązywania prawa autorskiego, w stosunku do nich ewidentnie obowiązuje ochrona autorskich praw osobistych. Autorskie prawa osobiste nigdy nie wygasają, a one właśnie chronią tą więź twórcy z utworem polegającą między innymi na tym prawie do oznaczania autorstwa, i z nich właśnie wynika to, że jeżeli korzystamy z cudzego utworu, powinniśmy ten utwór oznaczyć i nie zakłamywać tego, kto jest jego faktycznym twórcą. W przypadku autorów, których twórczość powstawała w czasie, gdzie nie obowiązywało prawa autorskie, albo jeszcze nie znano tej koncepcji autorskich praw osobistych, no to tutaj w niektórych przypadkach być może moglibyśmy rzeczywiście bez konsekwencji prawnych nie informować o tym autorstwie, czy wręcz nawet może sobie przypisać to autorstwo. No ale oczywiście byłoby to pewnie naruszeniem, jeżeli nie prawa, to jakichś ogólnych zasad dobrego wychowania. W przypadku niektórych, Autorów, którzy zostali uznani za takich o szczególnej wartości dla kultury, często powołuje się w drodze specjalnych, osobnych ustaw. Taką szczególną ochronę i wręcz instytucje, które zajmują się dbaniem o zachowanie pamięci, o twórczości takiej osoby i też na przykład ochroną dobrego imienia. W Polsce przykładem takiej instytucji jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i specjalna osobna ustawa, która reguluje działanie tego instytutu oraz ochronę szopenowskiego dorobku. I tutaj właśnie, nawet jeżeli nie mamy do czynienia z prawem autorskim, to mamy do czynienia z tymi osobnymi przepisami, które w jakiś tam sposób tutaj wchodziły w grę. Natomiast no, jest pewien zasób twórczości na tyle starej, gdzie to przypisanie sobie autorstwa mogłoby faktycznie nie rodzić żadnych prawnych konsekwencji, poza jakąś moralną oceną tego postępowania. Wspomniałeś o licencjach Creative Commons. Jak z nich korzystać, to już wiemy. A jakie są zyski dla twórców, którzy udostępniają swoje dzieła w ramach tych licencji? Licencja Creative Commons to jest w ogóle cały zestaw licencji, z którego autor może sobie wybrać taki zakres uprawnień, z którym będzie się czuł dobrze, mając świadomość, że właśnie zezwolił wszem i wobec na wykorzystanie jego twórczości. Taka najdalej idąca licencja Creative Commons pozwala no w największym skrócie na, na robienie z utworem praktycznie wszystkiego, każdemu, nieodpłatnie. Byleby tylko zachowana została informacja o autorze, źródle utworu i samej licencji, co jest korzystne dla osoby, która chce zapewnić sobie taką maksymalną swobodę w rozprzestrzenianiu się własnej twórczości, no i też dla osoby, która. Nie łączy na przykład zarabiania na swojej twórczości z tym, że potrzebuje od każdego kolejnego odbiorcy utrzymać jakieś wynagrodzenie. Więc to jest rozwiązanie dla kogoś, kto wręcz na przykład odnosi korzyść z tego, że jego twórczość jest dostępna bez ograniczeń w różnych miejscach, a jednocześnie na przykład to. Jeżeli myślimy o jakimś powiązaniu tego z przychodem, taka szeroka dostępność generuje, na przykład, popyt na to, że ta osoba jest zapraszana na jakieś spotkania, na przykład na to zapraszana jest, żeby udzielać koncertów. Tutaj można sobie wyobrazić wykorzystanie właśnie licencji takiej właśnie działalności. Są licencje o mniejszym zakresie uprawnień użytkownika. Można na przykład wybrać licencję Creative Commons, która zakazuje korzystania komercyjnego, i wtedy w sytuacji, w której ktoś chciałby wykorzystać nasz utwór. Odnosząc z tego powodu jakąś korzyść majątkową, będzie musiał się z nami skontaktować i nam zapłacić. Na tej zasadzie dostępnych jest wiele nagrań muzycznych w internecie, takich nagrań, które są tworzone z myślą na przykład o wykorzystaniu w różnego rodzaju sklepach, jakichś punktach usługowych, gdzie samo nagranie może być powielane w różnych miejscach w internecie, można je sobie swobodnie przekazywać. No ale jeżeli już jakiś, właśnie komercyjny odbiorca chciałby z takiego nagrania skorzystać, to musi się skontaktować z autorem i licencję wykupić. Generalnie licencje Creative Commons sprawdzają się w stosunku do tych twórców, którzy to zarabianie na twórczości łączą z czymś innym niż samo rozpowszechnianie utworu. Bo no, to jest po prostu inny model. Jeżeli ktoś funkcjonuje bardziej w tym tradycyjnym modelu, to pewnie dla niego licencje Creative Commons nie zadziałają. To jest taki mechanizm, który ułatwia współpracę pomiędzy twórcami. To znaczy, jeżeli wiemy, że pracujemy nad jakimś projektem, dla którego korzystne jest, aby dołączały się w sposób taki swobodny i elastyczny do tej współpracy różne osoby i. Nie chcemy tutaj mieć jakichś specjalnych formalności, a jednocześnie chcemy, żebyśmy my mogli skorzystać w stosunkowo łatwy sposób z jakiegoś wkładu, który te osoby wniosą, no to bardzo dobrze jest wybrać wolne licencje Creative Commons, czy też na przykład, jeżeli tworzymy projekt informatyczny podobne licencje dotyczące wolnego oprogramowania i przy właśnie takiej Dosyć szerokiej licencji wolnej, możemy wtedy uzyskać taki efekt, kiedy bardzo łatwo jest połączyć te wkłady różnych osób i stworzyć z tego większą całość, której byśmy pewnie nie stworzyli samodzielnie. Ale to jest zupełnie inny model w porównaniu do takiego tradycyjnego myślenia o twórczości czy o właśnie produkcji różnego rodzaju niematerialnych dóbr, gdzie jest jakiś jeden producent, który to wszystko skupia w swoim ręku i później na przykład sprzedaje. Tutaj raczej te licencje służą. Do organizacji takiej swobodnej współpracy, bardziej mniej formalnych grup. Na koniec tej części rozmowy powiedz nam, proszę, jak działa prawo autorskie w momencie, kiedy chcemy udostępnić nasze utwory w sieci? Czy potrzebna jest rejestracja, licencja wyłączna, niewyłączna, czy jakieś inne konkretne działania? Prawo autorskie jest bardzo takim elastycznym mechanizmem. Nie ma potrzeby żadnej rejestracji. Jest wręcz wyraźnie określony w przepisach międzynarodowych taki wymóg, żeby ochrona prawa autorskiego obowiązywała bez konieczności dopełniania żadnych formalności. Kiedyś tak było, żeby uzyskać ochronę prawa autorskiego trzeba było zarejestrować utwór w specjalnym urzędzie, tak jak się to teraz robi w przypadku na przykład patentów. Jeżeli dokonaliśmy wynalazku i chcemy uzyskać patent, to musimy iść do Urzędu Patentowego, taki wynalazek tam zgłosić. On jest oceniany i dopiero Urząd Patentowy wynalazek nam przyznaje. Natomiast w stosunku do utworów takich formalności nie ma. Wystarczy, że stworzymy coś, co jest twórcze, że to coś uzewnętrznimy, czyli zaśpiewamy piosenkę, zapiszemy zapis nutowy utworu, napiszemy książkę i już w momencie. Kiedy ten utwór mamy przed sobą, czy też właśnie go uzewnętrzniliśmy, prawa autorskiego chroni. I to jest z jednej strony ułatwienie, ale w pewnym sensie utrudnienie, bo w momencie, w którym nie mamy żadnego oficjalnego rejestru utworów, czy też no, nie ma miejsca, w którym możemy sprawdzić, czy jest dany utwór i czy rzeczywiście coś takiego jest utworem. Jest oczywista trudność w ustaleniu, na przykład, gdybyśmy chcieli dochodzić naruszeń praw autorskich do naszego utworu, musimy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie. Wykazać, że rzeczywiście to my jesteśmy autorami, i co oznacza, że warto się zastanowić, czy ten fakt powstania utworu jakoś udokumentować. No, sama publikacja pod własnym nazwiskiem jest takim zazwyczaj wystarczającym środkiem do tego, żeby móc później wykazać, że utwór jest nasz, ale czasami mogą być z tym problemy. Niedawno można było przeczytać o sprawie Banksiego, któremu podobno sąd odmówił. Odszkodowania za naruszenie jego praw autorskich, właśnie dlatego, że on występuje pod pseudonimem i kiedy występował przed sądem. Sąd uznał, że nie był w stanie wykazać, że to rzeczywiście jest jego utwór. Więc to jest z jednej strony korzyść polegająca na braku w tych formalności, ale brak formalności powoduje, że trzeba zabezpieczyć odpowiednio dowody na to, że rzeczywiście stworzyliśmy to coś, do czego później chcemy domagać się ochrony. Takim przyjętym i często też nie do końca dobrze rozumianym sposobem jest nota copyright. Nota copyright to jest takie zwyczajowe już teraz oznaczenie utworu, ustandaryzowane, bo tam jest konkretna kolejność informacji. Nota copyright jest informacją o tym, komu przysługują autorskie prawa majątkowe. Natomiast samo oznaczenie notą copyright nie powoduje, że prawo autorskie chroni w jakiś sposób bardziej, przynajmniej w prawie polskim. W ustawodawstwach innych krajów ma to czasami przełożenie, na przykład w prawie amerykańskim, jeżeli utwór nie jest oznaczony notą copyright, tam wtedy jest nieco trudniej dochodzić odszkodowania za naruszenie praw autorskich, ale generalnie rzecz biorąc, nota copyright nie decyduje o tym, czy coś jest chronione, czy nie. Natomiast na pewno warto zadbać, że jeżeli już korzystamy z noty copyright, żeby tam były prawidłowe informacje, żeby nie umieszczać tam na przykład nazwy wydawcy czy producenta naszego utworu wtedy, kiedy zachowaliśmy autorskie prawa majątkowe, no i odwrotnie, żeby nie umieszczać tam swojego nazwiska, jeżeli autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione, dlatego, że osoba, która by poszukiwała kontaktu z uprawnionym, na podstawie noty copyright, właśnie chciałaby taką informację znaleźć i wiedzieć, z kim należy rozmawiać. Jeżeli już stworzyliśmy utwór, mamy sposób na to, żeby wykazać, że rzeczywiście autorstwo pochodzi od nas, i rozpoczynamy udostępnianie swojej twórczości w internecie. Trzeba mieć świadomość tego też, jak działają różnego rodzaju zgody i licencje. Zwłaszcza w internecie, gdzie ta wymiana odbywa się bardzo szybko, ale też bez różnego rodzaju formalności i może być czasem trudno ustalić, na co się zgodziliśmy i komu pozwoliliśmy korzystać z naszej twórczości. I tutaj znowu prawa autorskie. Chcąc chronić twórcę, zawiera wiele mechanizmów, które chroni przed sytuacją, w której ktoś mógłby wykorzystywać nasz utwór bez zgody. To znaczy, żeby przenieść autorskie prawo majątkowe, czy udzielić licencji wyłącznej, musimy zawrzeć umowę w formie pisemnej, czyli własnoręcznie ją podpisać. Takie jest rozwiązanie w prawie polskim. Ale z drugiej strony dla udzielenia licencji niewyłącznej wystarcza mail czy nawet udzielona ustnie zgoda. A licencja niewyłączna może być bardzo szeroka, bo również i w licencji niewyłącznej możemy określić bardzo szeroki zakres pól eksploatacji i takie licencje niewyłączne często są wpisywane do regulaminów różnego rodzaju serwisów internetowych. No, o tym już wcześniej mówiliśmy, że w takim regulaminie może się znaleźć dosyć szeroka zgoda na wykorzystanie naszego utworu dla samego administratora serwisu, a może nawet też dla użytkowników takiego serwisu, i tutaj trzeba dobrze wiedzieć, jaki jest zakres tych uprawnień. Natomiast, udostępniając utwory w sieci, mamy naprawdę bardzo dużo możliwości, bardzo dużo serwisów, bardzo dużo możliwości działania samodzielnie. A z drugiej strony konieczność dbałości właśnie o zapisywanie przynajmniej na swoje własne potrzeby, z jakich miejsc korzystamy, co jesteśmy w stanie wykazać w przypadku jakiegoś sporu i nad czym tak naprawdę mamy kontrolę. Czymś, co może nam pomóc w udowodnieniu naszego autorstwa i później w dochodzeniu naruszeń naszych praw autorskich jest zgłoszenie utworu do jakiejś organizacji zbiorowego zarządzania, bo po pierwsze, te organizacje prowadzą właśnie rejestry utworów, gdzie zapisują. Można niejako zdeponować tamten utwór wraz z informacją właśnie o swoim autorstwie i jest to jakiś sposób na wykazanie autorstwa w przypadku jakiegoś sporu, a przynajmniej na wykazanie, że. To my właśnie ten utwór w określonej dacie przekazaliśmy tej organizacji. A poza tym, ze zgłoszeniem takiego utworu, z oddaniem takiego utworu pod ochronę, wiążą się korzyści w postaci takiej, że taka organizacja w naszym zastępstwie pobiera wynagrodzenie, a niekiedy też właśnie dochodzi naruszeń prawa autorskiego. W różnych przypadkach takiego masowego wykorzystania wręcz w niektórych przypadkach pośrednictwo tej organizacji jest ustawowo wymagane, np. Na przykład w przypadku nadawania utworów w telewizji czy w radiu, ale też wykorzystania w internecie. Organizacje zbiorowego zarządzania mają umowy z różnymi serwisami internetowymi, i korzystając z ich usług, możemy właśnie pobierać wynagrodzenie za ich pośrednictwem, ale z wielu różnych źródeł. Dziękujemy bardzo za wyczerpujące odpowiedzi i wyjaśnienia zawiłości związanych z twórczością autorską. Zapraszamy na drugą część podcastu, gdzie opowiemy o znakach towarowych identyfikujących nasze firmy oraz o zapisach dotyczących prawa autorskiego w umowach koncertowych.